Protest miał upamiętnić zmarłą 30-latkę z pszczyny Izę, która, będąc w ciąży, trafiła do szpitala. Mimo fatalnego stanu zdrowia, nie została jej udzielona pomoc. Lekarze czekali na to, aż płód obumrze, stosując się do obowiązującej ustawy antyaborcyjnej. Niestety kobieta zmarła w wyniku sepsy. Protest rozpoczął się na placu Korackiego, gdzie zapalono symboliczne znicze. Później grupa mieszkańców przeszła ulicami Radomia.